Pan Maciej Kiełbus, ekspert Związku Miast Polskich. Raz jeszcze wielkie brawa, dziękujemy bardzo. I na koniec jeszcze bardzo ważny głos z Wałbrzycha. Zapraszam na scenę pana prezydenta tego miasta, pana Romana Szeleneja. Wielkie brawa. Pan prezydent Szelenej opowie nam o zagrożeniach dla samorządów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za chyba głównie panu prezydentowi za zorganizowanie tego sejmiku. Brałem w tych przygotowaniach trochę udział, ale cieszę się, że udało się zgromadzić tak wielką liczbę samorządowców, co świadczy zresztą o tym, że waga w sposób naturalny poruszanych problemów jest duża. Nawet wielkie zadęcia na różne spotkania nie wystarczą, żeby zgromadzić tylu samorządowców. Potrzebne jest realne poczucie wagi problemu. To poczucie myślę, że wśród nas jest, dlatego że to jest po prostu nasz poważny problem. Ja pozwolę sobie w bardzo takim telegraficznym skrócie powiedzieć o zagadnieniu, który nie tylko z racji tego, że jesteśmy miastem praktycznie granicznym, ale z racji pewnych doświadczeń przypadło mi, żeby Państwu przybliżyć. Powiem to w miarę szybko, a później podzielę się kilkoma refleksjami, przysłuchując się tej dyskusji dzisiaj i mając jakieś własne również przemyślenia. Proszę Państwa, zagadnienie transgranicznego przemieszczania odpadów nie jest, choć jest to spektakularne, nie jest na szczęście w Polsce zjawiskiem tak masowym, jakby się wydawało z tych spektakularnych materiałów medialnych, różnego rodzaju doniesień. To jest poważny problem, ale w jakimś sensie on ma charakter jednak w świetle tego, jak wyglądają odpady w sensie wolumenu przemysłowe i komunalne, trochę marginalny na szczęście. Niemniej jest oczywiście. Zadania organów, jak wielokroć tu było powiedziane, niby określone, rozmyte, wielu interesariuszy, jak to zwykle bywa, odpowiedzialność również bardzo nieprecyzyjna. Odpady przewożone do Polski, można powiedzieć, że dzielą się na trzy grupy. Może najbardziej spektakularne, nielegalne, funkcjonują w jednej przestrzeni przepływu towarów, usług, w strefie Schengen i wielu innych opisanych przestrzeniach wolności w Europie i dobrze. Niestety tutaj ma to wymiar taki trochę paradoksalny. Odpady przyjeżdżające do Polski w tak zwanej procedurze załącznika 7 do rozporządzenia, trochę marginalne, no i przywożone na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Jest definicja terminu odpad, wielokrotnie tu była podawana. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądało to liczbowo w 2016 roku. Liczba decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zezwolenia, sprzeciwy, milczące zgody. Czy to jest zjawisko masowe? No chyba na szczęście jednak nie. Mimo tego, że oczywiście w takim naturalnym, intuicyjnym poczuciu powinniśmy sobie powiedzieć, a po co nam to przywożono w ogóle, czy przywozić w ogóle. Otóż okazuje się, że część tych odpadów przepływa przez Polskę w mechanizmie tranzytu. Przywóz jest 77, wywóz 19, tranzyt 4. Zjawisko ważne, ale na szczęście, proszę zwrócić uwagę, z rzeczywistego zestawienia danych, czy danych rzeczywistych. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy ilość faktycznie przywieziona, faktycznie wywieziona. Do 2012 roku tego zjawisko było ze szczytem w 2011 bardzo nasilone. Tu rośnie, ale muszę powiedzieć, że mamy takie poczucie, że to jest zupełnie inny poziom naszej i świadomości, i podejmowanych działań. Zjawisko na szczęście mniejsze. Skąd jest przywożone? No, w oczywisty sposób z największych gospodarek jeszcze najbliżej położonych, więc taki właściwie łatwy do przewidzenia kierunek.
W 2016 roku przywieziono 215 tysięcy ton odpadów, 250,7 tysięcy ton odpadów, wywieziono 80 przez terytorium Polski w tranzycie. Tak. Czy to dużo? No, średniej wielkości miasto, takie jak Wałbrzych, produkuje 40 tysięcy ton odpadów rocznie, komunalnych oczywiście. Kierunki już powiedzieliśmy, rodzaje, to pewnie nic nowego tutaj tu nie będzie. Ciekawe są przypadki takie praktyczne, zaraz o nich powiem. Liczby ujawnionych nielegalnego przywiezienia. Nie mamy poczucia, poza tym bardzo spektakularnym wzrostem w 2015 roku, nie mamy poczucia na razie, że szczelność w tym zakresie jest jakby rosnąca. Czekamy na te skutki legislacyjnej aktywności, jeśli chodzi o Inspekcję Ochrony Środowiska. Ja rozmawiałem z panem Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przy naszym już legendarnym składowisku Mobruk, z którym się borykam od 8 lat, a właściwie borykałem, bo to już właściwie jest sytuacja prawie schodząca czy prawie gasnąca, jeśli chodzi o natężenie tego przerobu, to muszę powiedzieć, że poważnym problemem w moim przekonaniu jest to, że nawet jeśli pojawią się te mityczne, nowe etaty, 600 etatów w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, powstaje pytanie, kto tam zostanie zatrudniony i skąd tych ludzi wziąć. Bo gdyby dzisiaj zapytać głównie służby mundurowe, czy to tego, czy innego rodzaju, to poważnym problemem jest po prostu brak kadr. Wszędzie są wolne etaty, wszędzie są wolne możliwości zatrudnienia. Nie ma po prostu chętnych. I nie tylko z powodu tego, że zarobki być może nie są spektakularnie wysokie. No oczywiście bardzo niskie kary. Ja muszę powiedzieć, że na składowisku Mobruk ocenialiśmy, że roczne przychody w szczycie działalności, przychody, a co za tym idzie w dużym stopniu zyski z obrotu materiałami przywożonymi, wynoszą rocznie kilkadziesiąt milionów złotych, 20-50, więc ta mityczna kara 5, 20 czy nawet 300 tysięcy jest zupełnie rzeczywiście. Kodeks karny właściwie też można powiedzieć, że rzadko kiedy stosowane. To właściwie taki algorytm postępowania pokazujący interesariuszy, tyleż licznych, co zwykle przerzucających jeden na drugi odpowiedzialność za konkretną sprawę. Ja muszę powiedzieć, że byłem wielokroć w jednej czy drugiej Inspekcji Ochrony Środowiska i za każdym razem słyszałem, że to nie my, tylko to są właśnie partnerzy nasi. Do nich proszę się kierować. A dziennikarze i tak zawsze uważali, że najbardziej winny jest organ samorządowy, który wydał zezwolenie. Notabene zresztą nie miał innego wyjścia. Eksport odpadów do Chin. Dzisiaj z tego co wiem, bo nie byłem na pierwszych, początkowych prezentacjach, wszystko już było powiedziane. No to jest zjawisko, o którym każdy wie, ale chciałbym dwa słowa w praktyce powiedzieć, jak to w praktyce wygląda, jak to skutki. Chiny od roku, dwóch właściwie przestały przyjmować płonące składowiska. To jest w prosty sposób efekt tej decyzji. Nie dotyczy to tylko Chin, dotyczy to właściwie całej przestrzeni azjatyckiej gospodarczej. Do Chin trafiało, uwaga, 87% plastikowych odpadów z Europy i 56% całego świata. Proszę sobie wyobrazić, że umownie mówiąc, wszystkie odpady plastikowe trafiały do Chin. A teraz wszystkie nie będą trafiać do Chin. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to tak łatwo przechodzimy, widzimy te pływające wyspy na Oceanie Spokojnym, ale proszę sobie wyobrazić, że nic już nie jest takie, jak było 3 lata temu, jeśli chodzi o plastik. Wszystkie trafiały do Chin, a teraz żadne. Pamiętajmy, że Chińczycy produkują swoje odpady plastikowe. To już było wielokrotnie podkreślane. Na podstawie
na podstawie analizy legalnych decyzji, albo inaczej mówiąc, legalnego przemieszczania, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje kilka rocznie decyzji na wywóz z Wałbrzycha zużytych olejów mineralnych i wielu innych drobnych odpadów, kierunek głównie Niemcy. Jeśli chodzi o składowanie zatrzymanych transportów odpadów, nasz komunalny RIPO, który właśnie w tej chwili się rozbudował, jeśli chodzi o instalację segregacyjną, jest jednym z dwóch na terenie Dolnego Śląska. Marszałek wydał taką decyzję, aby u nas przetrzymywać zatrzymane czy też magazynowane krótkotrwale transporty, zwykle nielegalne albo do dalszego sprawdzenia. Znane są, i tutaj przechodzę do tej praktyki, znane są przypadki nielegalnego wwożenia do naszego miasta, w którym z racji takiego nielubianego i niechcianego sąsiedztwa po bruku jesteśmy od lat na takim poziomie wyczulenia, jaki tu prezentował przedstawiciel gminy Radwanice, tak? Jeśli dobrze, żebym nie przekręcił. My to mamy wyostrzone i w jakimś sensie przećwiczone od 7-8 lat z racji właśnie tej trudnej koabitacji z Mobrukiem. Półtora roku temu został zatrzymany taki samochód, nieznany, co nie znaczy, że tego nie było. Od półtora roku żadnej próby nielegalnego wwiezienia. Dlaczego tak się dzieje w sensie takim, powiedziałbym, skutecznym? No i tu kilka refleksji, które są zarówno wynikiem własnych doświadczeń, jak i trochę przemyśleń na kanwie tego, co dzisiaj tutaj w trakcie niezwykle ciekawej prezentacji usłyszałem. Otóż proszę Państwa, chyba nic, bo nie sądzę, w świetle tego, co powiedział Pan Mecenas, nie sądzę, żeby jakoś dramatycznie, skutecznie zostało wprowadzone nawet tak przyspieszone prawo, które w ostatnim czasie rzeczywiście pojawia się w obrocie prawnym. Otóż nic nie zastąpi w moim przekonaniu zwykłych, w sensie prewencji tych przywożenia, zwykłych, prostych środków, które trzeba stosować, kierując się prostą zasadą bardzo ograniczonego zaufania do każdego podmiotu, który próbuje nam coś ciekawego zaproponować. Zwykle to są ciekawe bardzo propozycje, czasami z tytułami naukowymi w otoczeniu. Więc proszę Państwa, my od 7 lat mamy zainstalowany monitoring wszystkich miejsc. Najczęściej jest to zainstalowane w sposób niejawny. Wszystkich miejsc, gdzie, zresztą zmienny, gdzie mogą się pojawić takie nielegalne wysypiska i składowiska. Nasz sposób 5 lat temu na monitorowanie, czy nie pojawiły się pożary 4-5 lat temu składowiska Mobruk, to było zainstalowanie czy też wykorzystanie dronów, które teraz w odkrywczych nowych rozporządzeniach pojawiły się w Polsce, notabene nie wiem jak szybko zostaną zastosowane. Drony były u nas 4-5 lat temu. Firma, z którą toczyliśmy nie tylko prawny spór, zakwestionowała prawo używania dronów, bo nie ma regulacji dotyczących jak poruszać się dronami w przestrzeni publicznej w Polsce. To pokazuje inwencję i kreatywność oponentów, przeciwników, wrogów. Więc drony stosowaliśmy 4 lata temu, kamery stosowaliśmy 7-8 lat temu. Monitorowanie poprzez po prostu patrole całodobowe Straży Miejskiej od kilku lat. Znaczy jest mniej strażników miejskich na ulicach, a cały czas chodzą wokół składowiska. Całą dobę. Całą dobę. Straż pożarna. Proszę Państwa, z przykrością muszę powiedzieć, że miałem nieodparte wrażenie, że Straż Pożarna w jakimś sensie również przymykała oczy na to, co się dzieje na tych składowiskach. Z nieznanych mi powodów, albo takich, o których nawet nie chcę pomyśleć, było to tolerowane. My bardzo często, czy też non-stop, wymagaliśmy na Straży Pożarnej, żeby po prostu chodziła to sprawdzać. W
końcu doszło do tego, że my mówiliśmy, że zbiornik na wodę jest za mały, a Straż Pożarna mówiła, że jest wystarczający. To my udowadnialiśmy, że on nie wystarczy do ugaszenia tego pożaru. Straż Pożarna, Państwowa Straż Pożarna. Dzisiaj po tylu latach właściwie można powiedzieć, że jest taka instalacja, że nawet jeśli się odpukać, to zapali, to powinna być właściwie błyskawicznie ugaszona. Więc to samo na przykład nie wpuszczanie na teren składowiska. Wszyscy wiemy, że organy samorządowe są właściwie na teren takiego składowiska nie wpuszczane. Nawet policja jest nie wpuszczana. Te wszystkie karykaturalne przepisy polegające na tym, że WIOŚ musi uprzedzać, w ogóle inspekcja, że pójdzie tam, no są rzeczywiście, mam nadzieję, już praktycznie odstawione do lamusa, choć i tak te rozporządzenia nie są aż tak restrykcyjne, jakbyśmy tego oczekiwali. Proszę Państwa, więc moja pierwsza refleksja, jeśli chodzi, bo z Panem Prezydentem Zawadą rozmawialiśmy u nas w Obrzychu z jego współpracownikami, jak robić, co robić. Proszę Państwa, nie da się tego, nie ma remedium na takie składowiska. Po prostu trzeba wykorzystywać wszystkie do maksimum i jeszcze później się trochę posunąć narzędzia, żeby to wyegzekwować. Jeśli nawet ktoś przychodzi, ma 10 zaświadczeń z tytułami naukowymi, że to jest bezpieczne, od początku mówić nie. Nie będziemy pozwalać, nie chcemy odrzucać. Nigdy nie mieć zaufania do takich propozycji. Skutek jest taki, że właściwie w Wałbrzychu, w mieście, które z racji choćby Mobruku, ale terenów poprzemysłowych, było wymarzonym miejscem do budowania nowych instalacji, od wielu lat nic nowego nie powstało. To, z czym się borykamy, to jest to, co było wynikiem szalonych lat 90., gdzie właściwie, czy 2000, po zamknięciu kopalń, właściwie prawie wszystko było wolno, bo tak naprawdę nikt nad tym nie panował. Każde miasto pogórnicze zresztą ma taki sam problem. Proszę Państwa, wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie są, żeby nie dopuścić do tego. Wszystkie możliwości, od banalnie prostych, takich jak po prostu liczne, tanie i łatwe do zainstalowania kamery monitorujące w 50 miejscach w gminie. Przecież kamery dzisiaj kosztują, proszę Państwa, monitorujące 200 zł. Bardziej wyszukane 500. Można zainstalować 100, nagrywające na przykład, takie łączące się online. Wykorzystanie łączy to jest banalnie proste. W świetle tego, ile później samorząd musi za to zapłacić, to w ogóle banalnie proste. Wszystkie możliwe, proste sposoby. Nie jestem odkrywczy, ale potwierdzam, to potrafi być skuteczne. Dwa, obsługa prawna. Proszę Państwa, mamy do czynienia zwykle. Ja oczywiście biorę pod uwagę, że to jest bardzo często tak zwany jakiś przedsiębiorca pod tytułem kolega koledze mówi, słuchaj, przyjmij tutaj dwa samochody. Też się zdarzają tak. Ale bardzo często za tego rodzaju procederem są poważne, wielkie, czasami niestety giełdowe firmy. Wobec powyższego kaliber jest tak duży, że trzeba zastosować metodę również właściwej, kompetentnej obsługi prawnej. To nie jest, proszę Państwa, tak, że mój, wasz radca prawny poradzi sobie z taką sprawą. Nie poradzi sobie. Nie mam nic wspólnego z Kancelarią Ziemską Partnerzy. Mam za to wiele wspólnego z innymi kancelariami renomowanymi i wiem, żeby wygrać w tej nierównej z koniną walce, trzeba mieć naprawdę potężnego, mocnego, mądrego i sprawdzonego, wiarygodnego partnera prawnego. Nie każdy tak jest. Mimo tytułów przed nazwiskiem. Naprawdę trzeba popytać, zadzwonić, dobra kancelaria. Nie musi to być kancelaria nie wiadomo skąd, ale taka, która się na tym zna. To jest dość hermetyczny obszar. Niestety to kosztuje. I tak promil tego, ile przyjdzie nam zapłacić za przegraną sprawę. I tak nie mamy notabene gwarancji. To są również tacy partnerzy, którzy podpowiedzą albo też uczestniczą w takim takim powiedział ciągu myślowym, który doprowadził nas do Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że do Rzecznika Praw Obywatelskich każdy może tak naprawdę przyjść i poprosić go. Rzecznik Praw Obywatelskich na szczęście, nie wiem jak długo, ma dostęp wszędzie i może w naszym imieniu, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy stroną, bo to jest paradoks naszych
boju, że nie jesteśmy stroną w tym, że u nas je nielegalnie funkcjonuje, ale Rzecznik Praw Obywatelskich reprezentuje naszych obywateli, naszych mieszkańców i może wejść w rolę strony ze całą swoją kompetencją, wspartą naszymi danymi. Więc wykorzystać dobre doradztwo prawne, dobre doradztwo również z wykorzystaniem takich armat poważnych jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Proszę Państwa, z przykrością i rozgoryczeniem słyszałem to i potwierdzam z rozgoryczeniem i z przykrością to, że bardzo często te renomowane czy potężne firmy, nie renomowane, potężne firmy zajmujące się gospodarką odpadami, to są firmy, w których radach nadzorczych, a czasami w zarządach funkcjonują osoby przewijające się na różnych stanowiskach, również ministerialnych. Również ministerialnych. To jest przerażające. Niestety nie jest to polska specjalność, tak jak i w ogóle problemy odpadowe nie są polską specjalnością. Jak Państwo pewnie doskonale wiecie. Mam nadzieję, że to się powoli zmienia, ale naprawdę nie byłbym wielce zaskoczony, gdybyście zorientowali się, że w którymś momencie waszym konkurentem na sali sądowej jest ktoś, kogo znacie z telewizyjnego okienka. Niestety, sejmowego. Tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, zjawisko przewożenia odpadów jest zjawiskiem, które transgranicznym, jest zjawiskiem, które wynika również z tego, że inne kraje, znacznie bardziej od nas dojrzałe, ukształtowane, wykrystalizowane, jeśli chodzi o w ogóle system prawny, gospodarkę, też sobie z tym nie radzą. Klasycznym przykładem jest obszar Wielkiej Brytanii, który w tej chwili ma, z tego co wiem, największy poziom dysproporcji pomiędzy tym, ile mają składowisk versus jakie mają możliwości zastosowania. Kraj niezwykle ludny, bardzo duża gospodarka o bardzo małej powierzchni relatywnie. Więc jeśli będą coś robić z tym Brytyjczycy, to już nie będą przywozić do Polski, być może. No nie chcę to być złym prorokiem do takich krajów jak Ukraina i inne, no bo pewnie to by było naturalne. A teraz proszę Państwa, oczywiście jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania do tego kazusa, który tutaj wiem, że przywoływany był przez Pana Rzecznika, przez Pana Prezydenta i innych, jak sobie umownie mówiąc poradziliśmy z Mobrukiem, oby to nie było wypowiedziane w złą godzinę, ale czuwamy cały czas, to chciałem się podzielić refleksją w moim przekonaniu znacznie ważniejszą, bo ogólną. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że jesteśmy tak licznie, co nie jest tak znów częste wśród samorządowców, pokazuje, że Państwo albo świadomie, albo intuicyjnie, albo i z tego powodu czujecie, że to są ważne problemy. Otóż chcę powiedzieć, że w moim głębokim przekonaniu jestem prezydentem 8 lat. Parę rzeczy już udało nam się zrobić. Zagadnienia o charakterze ekologicznych wyzwań, a w tym oczywiście gospodarka odpadami jest jednym z najważniejszych, to będzie to, czym będziecie się wy i ja zajmować przez następne lata w coraz większym stopniu, a na końcu będzie to główne wasze zajęcie. Mówię to bez satysfakcji.